Dyplomy i nagrody książkowe odebrali dziś w Suwałkach laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych. To dzieci z Suwałk oraz okolicznych powiatów suwalskiego, grajewskiego, sejneńskiego i augustowskiego. W sumie prawie 100 osób. Wszystkie zajęły wysokie miejsca w konkursach podlaskiego kuratorium oświaty w Białymstoku. Dziś przyszedł czas na najmilszą część zmagań, czyli nagrody. Niektórzy uczniowie święcili triumfy nawet w kilku kategoriach. Przykładem jest Agnieszka Zielińska ze szkoły podstawowej nr 2 w Suwałkach, laureatka w konkursach z języków polskiego i niemieckiego. Wiele razy myślałam, co zrobić z Polski, może jakiś dziennikarka, prawnik, nie wiem jeszcze. Ale bardzo bym chciała. Trzykrotnie po nagrody wychodził Bartłomiej Piktel ze szkoły podstawowej nr 9, który wykazał się w konkursach z informatyki, matematyki i języka polskiego. Najpierw za to, że byłam z laureatem z języka polskiego, z informatyki, jeszcze z matematyki. Czy lubisz to? Tak, lubię. Tak. Ogólnie wszystkie przedmioty lubię. Lubię się dowiadywać jakichś nowych rzeczy. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w szkole podstawowej nr 10. Dyplomy wręczała Wiesława Ćwiklińska, wicekurator oświaty w Białymstoku. Podobne uroczystości odbyły się w Łomży i Białymstoku. W sumie w konkursach kuratorium wzięło udział kilka tysięcy uczniów z całego województwa. Sukcesy w ocenie Ćwiklińskiej rozłożyły się równomiernie. To trudno rozpatrywać w tej perspektywie. Po prostu my analizujemy wszystkich uczniów, czyli uczniów uczących się w szkołach województwa podlaskiego. I tutaj Suwałki ani powiaty, które tutaj są obok Was, niczym się nie różnią. Naprawdę sukcesy są równomiernie rozłożone w całym województwie. Tak jak mówiłam, około 9 tysięcy uczniów uczestniczyło we wszystkich konkursach przedmiotowych, które były organizowane w województwie podlaskim. To naprawdę bardzo duża liczba, bardzo nas cieszy. Mam nadzieję, że za rok w Suwałkach będzie więcej laureatów.